Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drunk. I got a high strength. Było to dokładnie 5 lat temu, gdy po raz pierwszy pojawił się na rynku. Spowodował wielką furorę i okazał się sukcesem, ponieważ sprzedał się w ilości miliona egzemplarzy. Miał piękny design, który miał schlebić gustom Europejczyków oraz był bezpieczny, o czym świadczyło chociażby 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Najciekawszą rzeczą było to, że można go było kupić z gwarancją na 5 lat. Niestety, w dzisiejszych czasach 4 lata obecności na rynku bez modernizacji wytrzymują tylko najtwardsze osobniki. Dlatego producent musiał zmienić poprzedni starzejący się już model na nowy, który mamy dzisiaj do pokazania. Mowa tu o nowym Hyundai i30, który jest kolejnym przedstawicielem klasy Compact, którą mamy okazję przetestować. Jak wiadomo, liczy się zawsze pierwsze wrażenie, a jak jest tutaj? Podobno przy projektowaniu inspirowano się naturą oraz motywami nowoczesnej architektury. Ja widzę tutaj jednak wpływy kinetic design, które sprawiają, że samochód wygląda jakby był w ciągłym ruchu. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze wpływa to na stylistykę tego auta. Miejmy tylko nadzieję, że gdy stoi i nie ma nas w nim, to nie spala nam paliwa. Jakby się przypatrzeć, to może jest tu jakieś podobieństwo do stacji TGV w Lyonie, Santiago Calatravy. A myślę, że to nie najgorszy komplement. Auto w stosunku do poprzednika trochę nam urosło. Jest trochę szersze, dłuższe oraz powierzchnia bagażnikowa trochę się powiększyła do 375 litrów, ale o tym później. Samochód jest bardzo ładny i jak na te pieniądze, myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Wnętrze na pierwszy rzut oka sprawia bardzo dobre wrażenie, cieszy dobre spasowanie wszystkich elementów. Podoba mi się to, że manetki z włącznikami świateł działają tak precyzyjnie. No, można by powiedzieć, że trochę współgra to z Zen, chociaż nie wiem, czy tym inspirowali się tutaj projektanci. Konsola środkowa wygląda odrobinę jak w takich mini wieżach. Jest centralnie umieszczone pokrętło, które zresztą jest bardzo dobrej jakości i działa bardzo precyzyjnie. Pokrętło to jest od klimatyzacji. Znajduje się tutaj również panel radia. Wszystko pokryte jest akurat w tej wersji wyposażeniowej takim panelem z śliskiego, błyszczącego plastiku. Nie powiem, sprawia to dobre wrażenie, jednakże wydaje mi się, że wstawki z plastiku udającego aluminium w połączeniu z ciemnym wnętrzem tworzą raczej chłodny klimat. Wnętrze jest wtedy podobne do penthouse'u samotnego architekta. Dodatkowo niebieskie podświetlenie zarówno zegarów, jak i tutaj deski rozdzielczej wcale nie powoduje, że robi nam się cieplej. Gorzej, musimy podkręcić ogrzewanie. Ciekawą rzeczą, jaką tutaj znajdziemy, są dwa gniazdka samochodowe, do których można podłączyć na przykład nawigację czy też komórkę do ładowania. Jest również gniazdo AUX oraz iPod. Z radiem można się połączyć przez Bluetooth, tak więc jest to udogodnienie, na pewno wpływa na bezpieczeństwo. Ma całkiem spore lusterka, całkiem wygodne siedzenia, mające nawet niezłe trzymanie boczne, ale sprawdzimy to podczas jazdy. Dwa cup holdery. Ma tutaj parę schowków, ciekawych schowków, dwie całkiem duże kieszenie w drzwiach, jeden pojemnik chyba na drobne monety za skrzynią biegów oraz za takimi kolumnami rodem z architektury. Myślę, że to jest kolejne nawiązanie w sumie do tej budowli, którą przytoczyłem, ponieważ mamy tutaj takie dwie kolumny jakby i za tymi kolumnami ukryta jest jeszcze jedna półka, co jest fajnym rozwiązaniem, podoba mi się to. Znajdziemy tutaj również podłokietnik, a pod podłokietnikiem jest schowek, do którego możemy schować chociażby płyty oraz soczek pomarańczowy. Samochód sprawia fajne wrażenie, w sumie ładnie wygląda, tylko odrobinę jest chłodny. Podsumowując wszystko to, co powiedział Łukasz, jest to naprawdę bardzo elegancko. Przekręcając kluczyk, pojawia nam się bardzo sympatyczna wisłalka.
I pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem mamy komputer pokładowy, który pokazuje nam temperaturę silnika i poziom paliwa, dzięki czemu nigdy nas nie zaskoczy to, że nagle mam pusty bak. Mimo to, że samochód jest bardzo dobrze wyposażony, możemy dokupić sobie jeszcze kilka gadżetów, które sprawią, że będzie jeszcze bardziej luksusowy. Między innymi szklany dach, podgrzewane oraz elektrycznie ustawiane fotele oraz skórzana tapicerka. Ceny tego samochodu kształtują się od nieco ponad 50 tysięcy do około 87 tysięcy złotych. Mamy do wyboru trzy silniki. Pierwszy jest to 1.4 stukonny, który do setki rozpędza się w około 13 sekund. Nie jest to jakiś zadowalający wynik, ale prawda, nie kupiłem tego samochodu, żeby się ścigać. Występuje także silnik 1.6 o mocy 128 koni z mocą maksymalną 190 km na godzinę, a samochód, w którym siedzimy, ma pojemność 1.6, jest to silnik wysokoprężny o mocy 110 koni. Ruszamy na jazdę Hyundai Mi 30. Zobaczymy, jak sprawdzi się w mieście. Od razu mogę powiedzieć, że bardzo cichutko się uruchomił. Od razu, gdy włączamy bieg wsteczny, włącza nam się czujnik parkowania, umieszczony klasycznie na tylnym zderzaku. Samochód, którym jedziemy, jest to benzynowy silnik o mocy 100 koni 1.4. Zobaczymy, jak przyspieszę, tylko no, nie ma zbytnio teraz warunków. Tak rzuciło mi się w oczy, które są pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem, mogły być troszkę większe, ten wyświetlacz cały, czyli trzeba troszkę przypatrzeć, ale całość prezentuje się bardzo ładnie, bardzo cicho. Jest o tej porze dość duży ruch, tak więc nie sposób jakoś się rozpędzić, a po prostu oczywiście przepis nie pozwalają, ale na prędkościomierzu mam maksymalną prędkość 240. Myślę, że tam tu stracie można z 200 pojechać spokojnie. Fotele są dobrze wyprofilowane, nie wyrzuca mnie nigdzie na drzwi czy w stronę skrzyni biegów. Co do wnętrza, jeszcze mówiliśmy co prawda przed salonem o wnętrzu tego samochodu, ale jest tu wszystko bardzo fajnie widoczne i czytelne. Nie musimy szukać, nie wiem, na przykład klimatyzacji. Nigdy wcześniej nie włączałem w tym samochodzie klimatyzacji, a od razu to wszystko się widzi. Wszystko, co chcemy znaleźć, mam od razu na wyciągnięcie ręki. Nie ma tu dużo zbędnych przycisków, jakiś pokrętał w jakiej ilości. Bardzo fajne jest też to, że tym samochodem możemy bardzo oszczędnie jeździć. Na wyświetlaczu pomiędzy właśnie, jak to wcześniej wspomniałem, prędkościomierzem a obrotomierzem, pokazuje nam się proponowany przez samochód bieg, który powinniśmy wrzucić. Jeśli będziemy się tego słuchać, spalania powinny być takie, jak podaje nam producent. Jest to bardzo przydatne, szczególnie jeśli się jeździ po mieście, bo wiadomo, w trasie samochód spali mniej. A po mieście, jak wiadomo, korki, tłok często, niezbyt duża prędkość, to wpływa na duże spalanie. Średnie spalanie w cyklu mieszanym to około 6,5 litra na 100 km. Tak więc nie są to jakieś takie optymalne spalanie. No, wysokie nie jest, najniższe też nie, ale jest naprawdę, sprawuje się samochód dobrze, jeśli o to chodzi. Jedzie się bardzo komfortowo, samochód jest bardzo cichy i tak jak jedzie się, no nie wiem, 3 nawet 3500 obrotów, to tak tego nie słychać. Nie słychać tak silnika głośno. Warto wspomnieć, że w tym modelu w standardzie otrzymujemy możliwość regulowania trójstopniowego wspomagania kierownicy, raczej działania tego wspomagania. Otrzymujemy możliwość jazdy w trybie sportowym, komfortowym oraz normalnym.
ponieważ nie giba się na boki na zakrętach. Nie ma takiego wrażenia, że drapiemy lusterkami po asfalcie. Tak samo przy hamowaniu samochód nie nurkuje. Bardzo duży plus. Sam układ kierowniczy też jest precyzyjny. To nie jest tak, że wyjeżdża jak na boki, jak zmęczony koń. No, tutaj właśnie mamy fragment, trochę dziurawy fragment. Ale znowu muszę powiedzieć, nie wiem czy muszę, no w sumie mogę powiedzieć, że samochód dobrze wybiera dziury. Zarówno takie nierówności poprzeczne, na przykład tory, jak i takie normalne dziury pospolite. Warto wspomnieć, że samochód ma wielofunkcyjną kierownicę, która bardzo się przydaje. Jest tutaj sterowanie na przykład Bluetoothem. Można odbierać połączenia. Bardzo dobrze wpływa na bezpieczeństwo. No, tak jak już mówiłem wcześniej na postoju, wnętrze sprawia tutaj bardzo, bardzo dobre wrażenie. Naprawdę to jest, wszystko jest takie spasowane, tutaj nic nie trzeszczy. Widać, że tutaj starano się przy projektowaniu. To mieszanie nie jest bardzo miękkie, nie jest też twarde, jest takie w sam raz. Teraz jedziemy na światłach dziennych LED, ale gdy słońce zachodzi, możemy włączyć, raczej musimy włączyć, ponieważ no, takie są przepisy. Nie jesteśmy przecież w końcu w jakiejś Afryce. Musimy włączyć normalne światła i wtedy tutaj wszystko, wszystkie zegary, chociaż zegary no już teraz są delikatnie podświetlone na niebiesko, ale wtedy mocniej już się świecą, wszystko tutaj, wszystkie kontrolki, wszystkie przyciski również zyskują takie podświetlenie. Co ważne, nawet bardzo ważne w dzisiejszych czasach, samochód ma w standardzie światła dzienne LED, co pozwala trochę zmniejszyć koszty okresowej wymiany żarówek. Bagażnik ma pojemność 378 litrów, dzięki czemu bez problemu załadujemy tu wózek dziecięcy i kilka toreb z zakupami. Za niespełna 68 tysięcy złotych możecie mieć bardzo ciekawy samochód pod względem designerskim, posiadający dosyć dużo zalet, które odkryliśmy. Przede wszystkim argumentem, myślę, przeważającym jest to, że samochód jest nowy. Jeśli chodzi o nasze odczucia z jazdy, są one niesamowite, nie spodziewałem się tego po tym Koreańczyku. Miejsca w środku jest dużo, komfort jazdy jest bardzo fajny, bardzo wygodnie się siedzi. Osoby, które będą chciały z tyłu, a zjeżdżasz tam aż trzy, na pewno będą narzekać.